Już jutro na tarnowski rynek wkroczy armia amerykańska. Mowa o kolumnie wojskowej, która zaplanowała w Tarnowie postój. Żołnierze zatrzymają się na około 2 godziny. W tym czasie można będzie obejrzeć sprzęt wojskowy i porozmawiać z żołnierzami. Amerykanie zaprezentują m.in. pojazdy opancerzone typu Stryker, Humvee, a także innego rodzaju broń. Swoje uzbrojenie pokaże również polska armia. Taka informacja... Otrzymaliśmy informację z konsulatu Stanów Zjednoczonych, iż przez terytorium Polski będzie przejeżdżał duży oddział armii amerykańskiej i przejedzie on przez Tarnów. Poproszono o zgodę, aby żołnierze mogli się zatrzymać w Tarnowie na pewien czas, na kilka godzin. Ochoczo wyraziłem na to zgodę, ponieważ wiem, jaki jest stosunek obywateli do armii amerykańskiej, do polskich żołnierzy, ponieważ ten konwój będzie się składał z przedstawicieli dwóch armii, zarówno polskiego wojska, jak i żołnierzy amerykańskich. To będzie kawalkada pojazdów opancerzonych. To nie będą bardzo ciężkie pojazdy, a więc będą mogły przejechać przez miasto i spodziewamy się, że 31 maja w samo południe armia amerykańska będzie stacjonowała przez chwilę w naszym mieście. Będziemy zapraszać mieszkańców, aby mogli się spotkać, porozmawiać, zobaczyć, jak ten sprzęt wygląda. Jest wiele osób, które interesuje się militariami. Być może będzie to też okazja do prezentacji potencjału zakładów mechanicznych w Tarnowie. No jednym słowem, ważna część sił natowskich pojawi się w naszym regionie. Z tych zapowiedzi, do których mamy dostęp, wiemy, że te wojska będą się przemieszczały dalej w stronę północną i to wszystko oczywiście ma związek ze szczytem NATO w Warszawie. Przyjazd armii amerykańskiej planowany jest na godzinę 14. W dzisiejszej kronice policyjnej mówimy o próbie samobójczej. Także o napaści w Mościcach, gdzie 26-letnia Angelina W. pobiła i okradła kobietę. Do nietypowego zdarzenia doszło Boże Ciało. Tutaj patrol ruchu drogowego został powiadomiony o mężczyźnie, młodym mężczyźnie, który stoi na krawędzi mostu drogowego w miejscowości Ostrów. Zjeżdżając z łącznika autostradowego w Wierzchosławicach podjechał do tego mostu. Kierujący zatrzymał pojazd w niedużej odległości od tego niedoszłego skoczka. Natomiast sierżant sztabowy Tomasz Małecki podszedł pieszo, próbując nawiązać z nim rozmowę. Udało się Tomkowi na tyle blisko podejść, że w odległości 2-3 metrów nawiązał z nim dalszą rozmowę, kontynuował, namawiał do zejścia. Niestety mężczyzna cały czas podbudzony usiłował, mówił, wmawiał, że on jednak się rzuci, że ma problemy rodzinne. Powiadomiony w międzyczasie dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Tarnowie skierował na miejsce pogotowie ratunkowe, które nie używając sygnału uprzywilejowania po cichutku podjechało z drugiej strony mostu i ratownik podbiegł do tyłu do tego mężczyzny, złapał i próbował go ściągnąć z barierki mostu. Policjant wówczas mógł spokojnie podejść, również mu pomógł. Mężczyzna był bardzo agresywny, cały czas się rzucał, szarpał się. Udało się zarówno policjantowi oraz ratownikowi medycznemu ściągnąć go na chodnik, następnie doprowadzić do karetki pogotowia ratunkowego. Tutaj mężczyzna się już uspokoił, ale został przewieziony do szpitala i przekazany lekarzom. Na szczęście jego zdrowiu nic już w tym momencie nie zagraża. Mieliśmy do czynienia z dwoma rozbojami. Pierwszy 21 maja. Tutaj 22-letni mieszkaniec Tarnowa został podstępnie sprowadzony do mieszkania, gdzie został pobity przez dwóch mężczyzn w wieku 21-27 lat oraz kobietę, 38-letnią mieszkankę powiatu tarnowskiego. W wyniku tego rozboju stracił gotówkę oraz telefon komórkowy. Straty, jakie powstały w wyniku tego rozboju, sięgają kwoty ponad 2600 zł. Drugim takim zdarzeniem odnotowaliśmy również pod koniec maja na terenie Mościc. Tutaj w parku 20-letnia mieszkanka Mościc została zaczepiona przez 26-letnią mieszkankę Tarnowa. W wyniku tego została doprowadzona do stanu bezbronności. Została jej skradziona gotówka w kwocie ponad 70 zł. Zatrzymana bezpośrednio po zgłoszeniu sprawczyni tegoż rozboju, na początku nie przyznawała się do zarzucanych jej czynów. W wyniku przeszukania udało się odzyskać pieniądze, które były ukryte w bieliźnie.
Wówczas sprawczyni przyznała się do tego, złożyła stosowne wyjaśnienia. Za przestępstwo rozboju, które jest spenalizowane w artykule 280 kodeksu karnego, grozi kara pozbawienia wolności do lat 12. 21 maja mieszkaniec Chojnika, przechadzając się, spacerując po lesie, odnalazł niewybuch z czasów I wojny światowej. Prawidłowo zareagował, powiadomił dyżurnego komendy miejskiej policji w Tarnowie, który skierował na miejsce nieetatową grupę minersko-pirotechniczną, która ten pocisk zabezpieczyła. Okazało się, że jest to pocisk artyleryjski, kaliber 76 mm. Pocisk został bezpiecznie przekazany Wojsku Polskiemu, saperom Wojska Polskiego z Rzeszowa i następnie zneutralizowany na poligonie. Tarnowscy policjanci zostali powiadomieni o zniszczeniu pomnika przyrody. Pomnik przyrody znajduje się na Alei Tarnowskich. Jest to kamień narzutowy postawiony w miejscu przecięcia się południka oraz równoleżnika, właśnie tutaj w regionie tarnowskim. Pomnik ten został zniszczony przez kierującego, który na razie z niewiadomych przyczyn spowodował kolizję drogową. W tym tygodniu na terenie Tarnowa przeprowadzono ponad 6,5 tysiąca kontroli trzeźwości. Zatrzymano 31 nietrzeźwych, z czego 21 prowadziło pojazdy mechaniczne. Zatrzymano 12 praw jazdy. Odnotowano prawie 60 kolizji. Na kolejną kronikę policyjną zapraszamy za tydzień. Diecezja tarnowska ma 21 nowych kapłanów. Biskup tarnowski Andrzej Jerzy udzielił święceń kapłańskich 19 diakonom Wyższego Seminarium Duchownego i dwóm z kongregacji świętego Filipa Neri. Uroczystość odbyła się 28 maja w Bazylice Katedralnej w Tarnowie. Na pewno radość, niesamowity ten moment i leżenia krzyżem i później całego rytu święceń. Ogromna radość w sercu, no i to, co się teraz rodzi, również wdzięczność Panu Bogu za to wszystko, co się w moim życiu dokonało. To jest też niesamowite uczucie, kiedy człowiek się przez tydzień przygotowywał poprzez rekolekcje. Dzisiaj właśnie ta wielka wdzięczność Bogu za to wszystko, co się w życiu wydarzyło. Nie da się tego chyba opisać żadnymi słowami i nie będę tego komentował, bo jeszcze wszystko we mnie tak żyje. I tak serce mocno wali, że trudno to naprawdę ubrać w jakiekolwiek słowa. Chciałbym im życzyć, żeby zawsze mieli to doświadczenie bliskości Boga, bo Bóg daje wolność i daje siłę, aby także byli otwarci na wiernych, aby kapłaństwo podejmowali z wiarą, nadzieją, miłością, z tą młodzieńczą radością, aby nie dali się usidlić w jakąś rutynę, powtarzalność, żeby zawsze mieli tą świeżość ewangeliczną, poszukiwali też nowych dróg ewangelizowania, docierania do współczesnego człowieka i zawsze mieli świadomość odpowiedzialności za każdą osobę, którą napotkają na swojej drodze, że są pasterzami, tymi, którzy mają się zatroszczyć o zbawienie tego człowieka w tej sytuacji, w jakiej konkretnie on się znajduje. Już jutro nowi kapłani dowiedzą się, do jakich trafią parafii. Zmarł junior Tarnowskiej Unii Krystian Rępała. Nie udało się uratować życia młodemu żużlowcowi, który trafił do szpitala w Jastrzębiu-Zdrój po makabrycznym wypadku w meczu jaskółek z Rowem Rybnik. Przez blisko tydzień trwała walka o Krystiana, jednak w wyniku poniesionych obrażeń nie udało się uratować mu życia. Był jednym z najlepiej zapowiadających się juniorów w Polsce i nadzieją tarnowskiego żużla. Zobaczymy, jak będzie. Trzeba jechać swoje. Nigdy nic nie wiadomo w sporcie. Jakieś indywidualne cele? Jeździć bez kontuzji. Pod bramą Stadionu Miejskiego w Tarnowie Mościcach kibice składają znicze i oddają hołd zmarłemu Krystianowi. Miał 18 lat.